Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na naprawdę krótką lekcję. Będzie to lekcja na temat takiego słowa, które bardzo często możemy usłyszeć w krajach niemieckojęzycznych. Naprawdę bardzo często i praktycznie wszędzie. Na ulicy, w sklepie, w przedszkolu, w szkole, w pracy, praktycznie wszędzie możemy usłyszeć słowo szac albo szacji. Słyszycie takie słowo? Jesteście na przykład, stoicie w kolejce w markecie i słyszycie, jak mama mówi do swojego dziecka: szac, szac, albo szaci, albo e, mąż mówi do żony: szac. Jestem bardzo ciekawa, ile osób z Was słyszy to słowo, kojarzy, i ile z osób z Was jakby czy są tu osoby, które te, te, to, tego słowa po prostu nie rozumieją i nie wiedzą o co chodzi. Słowo szac znaczy skarb. Czyli po prostu już, jeśli zwracamy się do kogoś, no u nas mówimy te skarbie, też możemy skarbie, yy, też mówimy tak w języku polskim. Czyli to jest takie, taki zwrot, że tak powiem, yy, który używamy albo do dziecka, albo do partnera, do żony, do męża. Takie nasze po prostu skarbie. I tu jest albo wersja szac, Albo szacji, to jest wersja zdrobniała, szacji, czyli coś typu skarbuniu. No, powiedzmy, że tak możemy przetłumaczyć na język polski. Więc jeśli ktokolwiek z Was do tego momentu zastanawiał się, o co chodzi z tym szac, które naprawdę to słowo możemy usłyszeć bardzo często, to mam nadzieję, że już teraz jest to dla Was jasne. Po prostu to znaczy skarbie lub skarbuniu, czyli ta wersja szacji.